Hej, z tej strony Samuraj. Dzisiaj będziemy oglądali Digidongi, inaczej TikToki, które podesłał mi mój kolega. Mówił, że są dobre perełki, że będzie z czego się śmiać, mam nadzieję. Wybaczcie za moją chrypę i za mój głos i za kaszel, który będzie podczas filmu, ponieważ jestem przeziębiony, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. My zaczynamy oglądanie. Wpadka Heizera na wizji. Już się boję. Znaczy boję. Nie dla wszystkich dzieci wystarczy Robert Lewandowski. Powiem autorytet. Nie. Aha. Ej, to dzisiaj było. To dzisiaj było, bo ja oglądałem. Co prawda nie wszystko, ale mniej więcej widziałem, co się działo. Bo to jest tutaj taka do rzucania kulek na rzepę. Który zachęca dzieci do aktywności. Wszyscy wiemy, że dzieci niechętnie chodzą na WF, a dzieci muszą się ruszać, bo to jest w ogóle podstawa ich zdrowia. I dzisiaj z Magdaleną Mordaszewską spróbujemy... Ale to naprawdę... O, piesek. Ale to naprawdę... Co jak co, ale uważam, że Heizer jest moim zdaniem taki głupkowaty, jakby... to tak wygląda, jakby próbował być na siłę śmieszny. Wszystko tam rozwalili w ogóle. Zachęca dzieci do aktywności. Wszyscy wiemy, że dzieci niechętnie chodzą na WF. Okej. No nie wiem, może dla niektórych to było zabawne. Mnie to osobiście nie śmieszy bardziej, to tak jest. Taki plus, że Dzień Dobry TVN można nieraz. Są jakieś takie całkiem wpadki, bo niektóre takie inne, jakby to nazwać, programy, jeśli mogę tak nazwać, to są takie poważne rozmowy, a tutaj to tak można się pośmiać. Co prawda nie jest to śmieszne dla mnie, ale no. Dalej. Dzień dobry, jestem profesjonalny. O Jezu, jak to jest głośno, wait. Dzień dobry, jestem profesjonalnym. Miał być XD kanałem, czy mogę poprosić pana bilecik do kontroli? Prosić pana bilecik do kontroli? Dawaj dokument. Trzymaj. Tam będzie numer? Okej. Mówiłem. What the fuck? Ej, ale... jak co? Ale dobre wyczucie czasu, bo jakby... taki... speedrun. Pokaż mi to zdjęcie. Hot. Okej. Okay. Nie no, niezłe. Nie jest to złe, ale jestem ciekawy, co na to ludzie z tyłu, chyba że nie wiem, nikogo nie było, w co wątpię. Dzień dobry, jestem publicznym pana Radziu. Prosić pana bilecie do kontroli. Myślałem, że będzie tam jego numer i będzie zadzwoń, coś takiego i on wtedy. A, wiecie o co chodzi. Hey kid, want some candy? Hey kid, want some candy? Candy? A ja widziałem ten mem! A widziałem to, jak on tak biegnie. Know how to get granny stuck in here. So, I make noise in here, drop the vase, I will hide in the locker. Once she's in here, I will come out of the locker, close the door. Co to jest w ogóle za granie, jakaś taka chińska? Granie VR, pierwszy raz takie coś widzę. Oh no! Go. Okej. Wow. O kurde. Wybaczcie, ale teraz muszę tutaj coś zobaczyć. Tutaj takie lekkie ustawienia. Sekunda, gdzie to było? Okej, nieważne. Stuck in here. So, I make noise in here, drop the vase, I will hide in the locker, once she's in here... Trochę takie... Know how to get granny stuck. Nie wiem jak to skomentować, po prostu... So, nie wiem. O kurde. Ale że on... Z którego on skoczył w ogóle? O Boże, zawał. Ten gość w ogóle wywalony na to ma. O chłopie.
never fear with a different gun. Straszne. Dupnie? I gotta clean that. Okej. Okay. I won't build it. I co on się... Nie, mów, że on się znowu wydupi. Uh-oh, I build. Slippery. Ale ten, kto to nagrywał, to że on mógł na to patrzeć i w ogóle, że on dojrzał mnie wychnął śmiechem, a po drugie dojrzał, że jakby żadnej reakcji w ogóle nie miał i to dziecko też, że nic nie zwraca uwagi. Jeśli to było tak, znaczy ustawione na pewno to było, ale i tak dobrze jak na takie dziecko i dobrze to było zagrane. Chyba, że to po prostu było, nie wiem, nagranie, co zrobi dziecko. Zresztą dziecko sprząta tak, że się samo to wywaliło. Social experiment. Jezu, myślałem, że to jest zakonnica. Nie! Nie, powiedzcie, że tam nie ma prawdziwego dziecka, albo tam po prostu jest dziecko, po które ona przyjdzie, błagam. Okej. Okej. What in the world? M-U-T-E-L-L-E. What's the word? Peanut butter! Peanut butter! Ej, ale to? Ten głos mi się kojarzy z Venomem. Jak był ten Eddie Brock i on tam w głowie ten Venom mówił, to takim właśnie głosem mówi, takim... nie wiem, jak go właśnie zagrać, ale on tak... Coś tam Eddie Brock do niego mówi, a Venom wtedy... A Venom wtedy tak. Zjadł ten Venom! Co jest? Ile razy oni musieli robić to, że ile razy oni musieli próbować i ile on zjadł tych bułek, żeby to się tak dobrze zakręciło. Chyba, że to był spontan, ale no wątpię, bo to za dobrze wyszło. Dobra, dalej. Big Brain Time. O co chodzi? Tak sobie przyciszę. O co? Nie! Nie! Co jest? Ale nie jak? Przecież jak on to zrobi? Wait. Jak on to auto przesu... Znaczy, sam fakt, że... Po co? Ale... Znaczy, no niby by się nie... Nie no, po prostu musiałby chwilę pomanewrować. Big Brain, a zarazem trochę... Big Brain, a zarazem trochę... Big Brain Time prześmiewczo. Jeszcze 3 lata? No i teraz zaczyna się prawdziwe życie! Przygodo! Nadchodzę! Każdy dzień jest taki sam. Nie tak sobie to wyobrażałem. Rozwód, alimenty, kredyt. O! To ja było. Nie, bardziej Michael. Człowiek chciałby mieć znowu te 15. A, walić to. Idę sobie zrobić tatuaż. Szefie, ja mam takie pytanie. Co pewnie co bym tak latam. Gorąco? Czy musimy pracować w takim upale? Kurwa mać!
Ja pierdolę, normalnie kurwa, latem nie chcą kurwa pracować, zimą nie chcą pracować. Jezu, myślałem, że on skoczy. Kurwa, wszyscy puśćcie, to kiedy ma być do chuja gorąco? Jest po to lato, żeby było kurwa gorąco, jest zima, żeby było kurwa zimno, nie? Do chuja. Szefie, ja mam takie pytanie. W tym momencie, jak on to rozpiął, to myślałem, że on w ogóle skoczy. Znaczy... Kurwa mać, ja pierdolę, normalnie... I on tak jakby miał teraz skoczyć, to tak wyglądało. Dobra, dalej. Jolek, ja postawił co? Co cię tak bawi? A! Już wiem. W tą stronę, 32. Siusiak. Cipka. Ja tego nie rozumiem, po prostu... Sam tego doświadczyłem, ja nie rozumiem, jeśli otworzy się na stronie, tam nie wiem, jakikolwiek, gdzie będzie genitalia, to co tak bawi te kidosy, jakby, ja tego nie rozumiem. To jest normalne, jakby, oni to mają, a śmieją się z... Co cię tak bawi? Tego, co noszą w spodniach, jakby, nie rozumiem tego, co jest w tym śmiesznego. Że jest, że nas tego uczą, że szkoła i genitalia się nie łączą, jakby biologia od tego służy. To jest dla mnie chore. Nie rozumiem dzieci po prostu, które się tak o tym śmieją. Nie wiem, co ich tak bawi w tym. Tego, że jest jak na przykład jeszcze, ej, otwórz na stronie 69, no nie rozumiem po prostu tego. 6-9, ale śmieszne. Chłe, chłe. Naprawdę, bardzo. Fan anime nie bity szkole. Nie, no jest szansa taka. Mój kolega. Gasz lot, końca trawy. Nie, no są przypadki. Wystawia wracający z mlekiem. No, no i tutaj się zgodzę. Była między ze Society. Oho, dobra. W ogóle jakiś, w ogóle jak hotel wygląda bardziej. Ej, ale kamery nie widać? Niby, że kamery nie zobaczył? Kamery. O shit. Nie powiem. O kur... Nie powiem, zasiałbym się, gdybym był na ich miejscu. Ale co z tą kamerą? Jakby on jej nie widział? Kamera, ale heca, nie widzą mnie. Wy się śmiejecie, oni o życie walczą. To już w innym języku wszystko. Headphones were invented in 1891 Mills Inn. O nie! Broken. Can you feel the heart? Jezu. Dam lajka. Piękne. To ty na siłowni z kolega, a ktoś oznaczony. Czemu wszystko w innym języku? Gdzie są Polacy? To my na WF-ie. Powąsik jego talent muzyczny. Ej, ale to jest piękne. O nie, ja wiem co to jest. Nie to bawi jakby. I ta obojętność w oczach, ten żal życia. On ma takie, what the fuck, mama, gdzie jesteś, gdzie ty mnie zapisałeś? To są takie typowe urodziny, że idziesz na urodziny, masz 5 lat i tam są takie właśnie panie wynajęte, albo na, chyba wynajęte one są chyba. I one ci tak malują, że jakieś kwiatuszki, dupajele. Bez jaj. Jep. Człowiek sukcesu. Wy się śmiejecie, a ono życie walczy.
A, i on mi na rękę nasjada. Znaczy nasjada, to coś. Dziękuję. Nie! Jezus, czego nie wymyślą. To jest piękne. To jest piękne. Jeszcze on mógł... On te oczy mógł mieć krzywe, tutaj mógł być jedno... Takiego zeza mógł mieć. Że jak on tutaj w jednym miejscu... O, te oko jak, tutaj mógłby mieć tutaj oko, a to tutaj takie miałby, jakby był pijany, wiecie o co chodzi. Takiego zeza mógł mieć. Nie. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fine, fulla fresh. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fine, fulla fresh. Mam kontakt z Jezusem. Sklep czynny, jak wstanę, to będę je otworzę, to jakby się zdecydowała, to nie To nie mój humor. Pomarańcza i jabłko kosztują razem 2 złote i 10 groszy. Pomarańcza jest droższa od jabłka. Chwila. Pomarańcza i jabłko kosztują razem 2 złote i 10 groszy. Pomarańcza jest droższa od jabłka o 2 złote. Ile kosztuje jabłko? Ty znasz matematykę. Wydaje się tak, że... Nie, to nie może być prawidłowo. Powtórzyć? Tak. Pomarańcza i jabłko kosztują razem 2 złote i 10 groszy. Pomarańcza jest droższa od jabłka o 2 złote. Ile kosztuje jabłko? 10 złotych. Złote? Groszy, 10 groszy. 10 groszy? 10 groszy. No nie, właśnie to się wyda... A 5! Proste, ale... 10 złotych i 10 groszy. W sumie. Ej, 5! 5 groszy! No to nie wiem. Ja z matematyki miałam 2, więc... 5 groszy. Tak, 5 groszy, dobrze. A jest pan w stanie to wyjaśnić tak szybko? Nawet żonie. 5 groszy, bo jak jest o 2 złote... Chwila. Pomarańcza i jabłko kosztują razem 2 złote i 10 groszy. Pomarańcza jest droższa od jabłka o 2 złote. Kosztują razem 2 złote 10 zło... 2 złote 10 groszy. Ile kosztuje jabłko? Pomarańcza jest droższa od jabłka o 2 złote. Czyli jabłko kosztuje 5 groszy i pomarańcza kosztuje 5 groszy, ale jest o 2 złote tańsza, czyli 2 złote 5 groszy, a jabłko 5 groszy. Ile kosztuje jabłko? Jabłko kosztuje 5 groszy. To jest 200 IQ. Ej, bez jaj. Czy się jak Einstein. Zobaczmy jak ludzie to w ogóle. Razem pomarańcze 2 złote więcej od jabłka, czyli jabłko... To jakim cudem 5 groszy? Na początku nie rozumiałam, ale teraz też nie rozumiem. 5 groszy jabłko i 2, 5. No właśnie, o tym mówię. Nikt nie wspomniał, że dobrze mówię po polsku. Moim ubie 10 groszy, jakim cudem 5 groszy, ład. Trzy minuty zajęło mi zrozumienie, dlaczego 5 groszy kosztuje jabłko. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli się wam spodobało, zostawcie lajka, napiszcie jakiś komentarz. A my widzimy się w kolejnym. Na ła.